Banki kuszą i nęcą, zachęcają do brania kredytów. Pieniądze bierze się łatwo, później jednak trzeba je spłacić. Czasem kosztem dorobku całego życia, o czym boleśnie przekonała się pani Helena z Włocławka. Dom wybudowałam z mężem. Mąż w trakcie budowy zmarł. Także teraz będzie 25 maja 30 lat, jak nie żyje. I zamieszkał ze mną ten młodszy syn z synową. Nie wiem, jak to się stało. To właściwie może trochę mojej winy. Bo zapisałam, jak szłam do Olsztyna na operację, na bypassy, to mówię, zapiszę ci te pół domku, to mówię, tylko żebyście się dobrze rządzili. Bo ja może umrę już, może mnie w skrzynce przywiozą. No ale ręka Boża. Udała się ta operacja, robili mi te bypassy. Jakaś nadzieja była, to był rok 2007. A w 2007 zaraz właśnie ja byłam w marcu na operacji, a później wzięli kredyt. Nie wiedziałam, ile tego kredytu. Zapisałam te pół domu, no to wziął kredyt hipoteczny. Syn pani Heleny, pracownik Drumetu, podobnie jak cała załoga, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Tymczasem bank domagał się strat. Zaczęły przychodzić z banku wezwania, nie było za co płacić. Ja na tej rencie, podupadło moje zdrowie, nerwy wysiadły. Ja mówię, coście narobili. No i w 2011 trzeba było dom sprzedać. Komornik już tak odciągał. Najpierw było mówione, że będzie 1000 tego kredytu. Potem się już zrobiło 1500, potem 1800. Już nie było z czego. I mnie odciągali nawet z mojej renty, dlatego że pewnie nie było, to się mówi, zdolności kredytowej. To jeszcze też mnie tam namówili, banki dziś tak postępują, że pani się tylko podpisze, to nic, to tylko nic nie będzie z tego, żadnych problemów. Nie będzie pani tego obciążona, bo syn pracuje w Drumecie, to będzie wszystko okej. Okay. No niestety, z tych moich paru groszy brali mi pewnie prawie 300 zł. A ja na lekarstwa jeździłam po tych lekarzach, no i później już wyszło, że muszę mieć drugą operację. Nerwy wysiadły po prostu. Pani Helena musiała wkrótce poddać się kolejnej operacji ratującej życie. Tymczasem komornik coraz częściej gościł w ich domu. W 2011 w grudniu znalazł się kupiec i to akurat tyle było za ten dom, już opuściliśmy, żeby sprzedać, bo nie było możliwości sprzedaży, żeby pokryć te kredyty. No i starczyło na kredyt. No to koleżanki mówią, no to co, sprzedałaś dom, to teraz sobie kupisz, nie? Ja mówię, tak, nawet na rajstopy nie starczy. Z pomocą przyszli znajomi, użyczając na pewien czas swojego mieszkania. Sytuacja stawała się coraz gorsza. Ten dom sprzedany, jesteśmy bezdomni. Syna bez pracy. Synowi się jeszcze rozpadło małżeństwo. Synowa odeszła, zostawiła. Małżeństwo jest na dobre i na złe, no ale niestety tam było tylko na dobre. Jak były pieniążki, to i było dobrze, a jak już. No i to dziecko zostało niestety ze mną. I tak się wyjechał do Poznania, tam rzekomo za Poznań chyba. Gdzieś tam. No i tam pracę znalazł, ale niestety to wszystko się nie układa. Jak nie ma mieszkania, nie ma rodziny, wracał do mnie. Pani Helena szukała pomocy w różnych instytucjach. Byłam u nas na kościelnej w tym, to ta pani tam, wszystko powiedziałam, tak jak tutaj pani, tak wszystko powiedziałam, no to mi zaproponowała, żebym poszła do domu starców. No i już wszystkie dokumenty miałam poszukane, wszystko z ZUS-u, te wszystkie dokumenty, które tam były potrzebne. Już miałam pójść, ale mam grono przyjaciół, takich naprawdę dobrych przyjaciół. Nie bogatych, biednych. Wśród znajomych pani Heleny jest Zofia Stasiak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie. To ona powiadomiła media o kobiecie potrzebującej pomocy. My współpracujemy z Fundacją Atlas w Gdańsku, która pomaga ludziom właśnie w takich różnych trudnych sytuacjach zdrowotnych, finansowo pomaga.
i chcę tutaj ją właśnie też skierować, żeby tam mogła skorzystać. I drugie jest, mamy też Fundację Zdrowie, też mamy, nawiązaliśmy kontakt i tam mogą osoby, które koszty leczenia są bardzo wysokie, tam mogą się ubiegać też o dofinansowanie. Także z mojej strony takie informacje będę chciała jej podać, żeby ona mogła z tego również skorzystać. Pani Helena jest osobą głęboko wierzącą. Twierdzi, że właśnie wiara trzyma ją przy życiu. Wierzy, że nie trafi do domu pomocy społecznej, jak sugerują pracownicy opieki społecznej. To jest jedyne wyjście, mówi, proszę panią. To jest jedyne wyjście, żeby pani tam będzie pani miała dobrze. No, a ja znam, jak tam jest, dlatego że jeszcze kiedyś wcześniej, to jak byłam zdrowa, to śpiewałam w Echu Kujaw, to tam żeśmy chodzili występować dla tych państwa starszych, to widziałam, jak tam, mój Boże, te biedni ludzie. No i tak grono moich przyjaciół, nie, już wszystko, masz wszystko wypełnione, ale na litość boską, nie idź, może jakoś przeżyjesz, może gdzieś się coś uśmiechnie do ciebie jakiś, może ktoś, może coś. Bo już nie wiem, bo przecież jest dużo ludzi bardzo dobrych sercem, takich naprawdę, którzy by mogli pomóc, Boże kochany, żeby mój syn dostał pracę. To by był też jakiś, żeby mu się w tym życiu ułożyło, bo ciężko zamknąć oczy, jak patrzy człowiek, jak dziecko cierpi.